Cześć, mam na imię Tomek i w tej serii wpisów zaprezentuję Wam analizę wybranych kryptowalut i tokenów. Seria ta będzie inna niż analizy kryptowalut dostępne w internecie. Będę tutaj opierał się na jednej z ich zalet – otwartym kodzie źródłowym. Przedstawię Wam miejsce, gdzie większość otwartoźródłowych projektów kryptowalutowych jest hostowana. Jest to widoczny na ekranie portal GitHub. Poznamy, co dzieje się w kodzie źródłowym danego projektu. Dowiemy się również, na co zwracać uwagę, przeglądając portal GitHub. Dowiemy się, jakie informacje odnośnie kodu projektu możemy wyczytać z serwisu CoinPaprika. Przejrzymy również serwis CryptoMiso i jego ogólne podejście do kodu źródłowego projektów kryptowalutowych. Dowiemy się, z jakimi problemami mierzy się społeczność programistów danego projektu na portalu Stack Overflow. Oraz jak hakerzy w białych kapeluszach przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa danego projektu. Poznamy serwis HackerOne. W tym wstępie przedstawię Wam jeszcze kilka podstawowych pojęć i zwrotów, którymi będę się posługiwał w kolejnych edycjach tej serii. Zanim jednak do tego przejdziemy, kilka słów o mnie. Pracuję w branży IT już od dekady. Zajmowałem się różnymi aspektami tworzenia oprogramowania oraz brałem udział we wszystkich etapach, jakie taki proces powinien zawierać. Teraz odpowiem na podstawowe pytania, jakie mogą się pojawiać podczas śledzenia tej serii. Staram się to wyjaśnić jak najmniej technicznym językiem, by jak największe grono osób zainteresowanych kryptowalutami mogło z tego korzystać i rozumieć, co się tutaj dzieje. Przede wszystkim, co znaczy, że dany kod źródłowy jest otwarty. W dużym skrócie oznacza to, że każdy może go przeglądać i śledzić zachodzące w nim zmiany. Dodatkowo osoby posiadające chęci i odpowiednie umiejętności mogą brać czynny udział w rozwoju takiego projektu. Co to jest GitHub? GitHub jest to serwis internetowy, który działa w oparciu o rozproszony system kontroli wersji Git. Umożliwia ono współdzielenie oraz wspólną pracę nad kodem źródłowym projektu zespołowi programistów. Zasoby, z jakich będziemy tutaj korzystać przy analizie projektu. Na początku będzie to sekcja Code Progress na portalu CoinPaprika, widoczna na ekranie. Przyjrzymy się konkretnemu projektowi na portalu GitHub. Zobaczymy, z jak wielu innych podprojektów projekt kryptowalutowy potrafi się składać. Następnie rzucimy okiem na portal CryptoMiso i dowiemy się, co możemy z niego wyczytać. Przyjrzymy się również pytaniom społeczności programistów i użytkowników projektu kryptowalutowego na portalu Stack Overflow, gdzie programiści zadają pytania, odpowiadają na nie, wymieniają się wiedzą w zakresie konkretnych projektów programistycznych, w tym również i kryptowalutowych. Na koniec przyjrzymy się błędom bezpieczeństwa projektów zgłoszonych do rozpatrzenia poprzez serwis HackerOne i poznamy, jak dany projekt kryptowalutowy podchodzi do zagadnień związanych z bezpieczeństwem. Wyżej wymienione elementy, które będą mi dalej służyły do analizy, zostaną omówione w kolejnych częściach. To tyle, jeśli chodzi o pierwszą część. Napiszcie
Co myślicie o takiej serii i przede wszystkim, które projekty chcielibyście, abym dla Was przeanalizował, stosując wyżej opisaną metodę? Dzięki, cześć!